Ależ ja podjechałem, to w szoku jestem, normalnie. To teraz tamto od boku, jak ta poszła, to tamto od boku teraz pójdzie. Mówisz? To czekam, aż jeszcze Mariusz zrobi tą dużą. To? No. No już natrenował dosyć, nie? Bo on tak niedługo chyba jeździ, co? No dłużej niż ja. To? Tylko wiesz, oni sobie nie przekazują, kto jak, wiesz, jak robić, a sam widzisz, że my sobie wszystko przekazujemy. Kto coś się nauczył, nawet bzdurę, to przekazuje, nie? To wiesz, a... Nawet ostatnio mi mówił, że stójkę już robi. No, ale oczywiście na wkopanym, nie? Ale kolega jego, co bardzo dobrze jeździ w teamie, nie zrobi na wkopanym nawet stójki, nie? A my to robimy sobie, jak sobie chcemy, nie? Nawet na lekko wkopanym. O, teraz chcę się... Zobacz. Więcej? Jeszcze nas do trzymanki. Chcesz spróbować? Nie. Chcesz? No daleko nie polecisz. Jak masz na imię? Szymon. Szymon. A ty? Martin. I na stojąco, tak? Tak. No widzisz? Załapiesz, nie. Co i jak? Teraz. Szeroko nogi. O, i ta, o. Widzisz? Mistrz jesteś. Tylko trenować. Na rowerze nawet możesz. No na rowerze to stójka, to tam nie problem. Ale wytrenować ją tak do końca. Ale ten to już wielki jest. Ja 125 bym chciał, ale... To się kłada sprzedać na... Ja za półtora roku 125 będę miał. 125? Albo 150. No a co? Chcę udowodnić, że to nie chodzi o moc, tylko o to, jak się jeździ. No. I 125 też tu podjeżdżać. Tak, jak chcesz 125 albo 150 CRF. No to ja 150 prędzej wezmę. Ale Hondy, tak? CRF? Nie. Husqvarna. Husqvarna. A, ja chcę Hondę upatrzę. I... Fajnie, prosi. Chociaż enduro. No. A VMAX jaki? A ja nie wiem, jeszcze nie sprawdzałem. A tam za 350 ile szło? 120 chyba. To? Może jakbym zębatkę 14 założył do 140. Sześciobiegowy, nie? Tak. Husqvarna, Husqvarna. No i o to chodzi właśnie. Tylko drogie, nie? No. Jak chcesz, to możesz zobaczyć, jak to mniej więcej ma być. Mówię ci, przemóż się i zobaczysz, że ci pójdzie dobrze. Pali się? Podjeżdżasz? Na czerwono? Tak. Co? Na jakim biegu podjeżdżasz? Trójka. Tylko mówię ci, napęd, nie? Musisz po prostu jechać, nie? Jakieś 40, wiesz, na godzinę, nie? Nie 20, 30, bo to jest za mało, nie? I przed górką nie zwalniasz, tylko właśnie przyspieszasz. Masz się w nią po prostu aż, wiesz, wbić, nie? Ona ma... Omijasz te doły, które tam są, rozumiesz? I przednie koło ci wchodzi w górkę. Tam trzeba uważać, bo jest kamień się odsłoni. Gdzie? Tam na tamtym? Ja biorę tą teraz tutaj, między krzakami. Nie, tą na wprost. Mówię ci, naprawdę, wejdź tam sobie, aż odejdź od choinek, żebyś dobrze wystartował. Trójkę sobie wbij. Zjeżdżasz normalnie na pędzie. Dojeżdżasz do tych jakieś, no mówię ci, do 5 metrów, nie? No 3 metry.
i odkręcasz, i jedziesz. I nie odpuszczasz, i nie dosuwasz się do przodu. Do przodu możesz się dopiero tam u góry ten, rozumiesz? Będziemy próbować. Przesunąć. Ja popatrzę. Nie, to ty jedź pierwszy, ja odpocznę. Ale ja nie, aha, no dobra. No tak, bo namęczyłeś tamtą. Nikt nie powiedział, że tu doły są. I to mocne. Ale spoko. A nikt nie powiedział, że tam doły są. Który? Ale jak skoczyłeś? Ten z zakrętem? A to ja już go robiłem. No. Ale żeś mnie wjebał. Ale jak wyskoczyłeś, kurwa. Co? Jak wyskoczyłeś. No. No bo taki, wiesz, on taki stromy jest w miarę. Mariusz. Jak tu jechał? Do tyłu, aby zrobił ten, to już go tyle koło wyrywał. Ale no. Potem się do przodu pochylił. No. No nie możemy. Nie było, za wolno jechał. No, czułem, bo w ogóle nie było mocy. No. A to potem tam trailer na koniec. Która? Nie wiem. Z 30? To jest tak naprawdę dla początkujących, niby tak mówią, ale ja uważam, że nie. To jest Honda 150. No. No. Się oglądałem. Właśnie kolega chce kupić. To TRF-kę, bo TRF. No. On miał 250, KTM, Hondy, CRF i wszystko, nie? Teraz 150 chcę kupić. Aha. Dobra, ja to jeszcze raz spróbuję tą dużą. Ja ci pokażę, dobra? Nie podjechałem. Ale to nic, zaraz podjadę.
prawie. Ale zaliczone to jest, nie? Ciężki piach jak cholera. Jeszcze jedna próba. Wyjdzie, to jedziemy gdzieś do lasu. Tam są małe podjazdy, pojedziemy, nie? Chyba sobie, wiesz co, jeszcze zanim pojedziemy tam, zrobimy małą przerwę, żeby coś zjeść. Ja sobie małą podjażdżkę zrobię. Tylko pamiętaj, nie przesuwaj się. Do końca praktycznie jedziesz z tyłu. Naprawdę, nic ci się nie stanie. Najwyżej gazu odpuścisz. Tą twoją to na dwójce można podjeżdżać. Tak. Nie dojechał do górki, a już byś był zakopany. Właśnie myślę, żeby czwórkę zapnąć. Myślę, że trójka ci starczy. Ciężko. Proste. Dupa do tyłu. Gazu! Gazu! Za mało. Za mało gazu. W najbliższym czasie to nie przejdzie. Musi. Gazu nie ma szans. Dobra, możemy jechać. Ja jeszcze raz. Tom. Ja jeszcze raz podjadę. Dupa do tyłu, gazu i odkręcasz i jedziesz po wszystkim, co tam widzisz. Siema. A ty ciągle jarasz tego dyma. Ci zabraknie baterii. Podjechałem środkową, już całą pełną masz do samej góry. Ja. Nie lepiej się podjeżdża? Tamtą lepiej, ale tu technicznie trzeba. Jeszcze lepiej trzeba. No powiedz mu, jak ją waliłem, nie? Ja chyba też w czynnikę wjechał. Nie, nie ma, to prawo.
takie kurde kostki miał grubo. Ale masz ten, jak na tych dołkach. Tak, jak widzisz, to do cienka. Tak? Ty nie masz GoPro. Ładuję się. Nowe plastiki.